Cześć! W końcu nadeszła długo wyczekiwana wiosna, a jest to bardzo dobry czas na sadzenie truskawek. W tym filmie opowiem Ci, jak przygotować się do sadzenia truskawek. Uprawa truskawek na balkonie jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają ogrodu, a chcą posadzić truskawki. Bardzo dużym plusem sadzenia truskawek na balkonie jest fakt, że każda odmiana nadaje się do posadzenia w donicy. Tak więc zaczynamy. Do sadzenia truskawek przydadzą się konewka, rękawiczki ogrodnicze albo jednorazowe, łopatka i oczywiście nożyczki. Jeśli chodzi o wybór miejsca, to truskawka nie jest wymagająca. Wystarczy, że ma słońce. Przy wyborze pojemnika kieruj się głębokością. Dobrze, gdy donica ma głębokość co najmniej 40 cm. Może być głębsza. Dlaczego? Są dwa powody. Pierwszy, ponieważ sadzonki truskawek mają duży korzeń, który musi zmieścić się w takiej skrzynce. Drugi powód, najważniejszy, głęboka donica oznacza, że zmieścimy tam sporo ziemi. Sporo ziemi oznacza sporo składników mineralnych. Sporo składników mineralnych oznacza sporo pokarmu dla truskawek. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest taka donica okrągła. Proponuję, aby ona miała średnicę minimum 25 cm. Dzięki temu zmieścisz tutaj 4 sadzonki. Innym rozwiązaniem jest donica, którą możemy zawiesić na balustradę. Moją propozycją i moim faworytem jest taka donica wisząca, w którą wsadzimy truskawki, a później te truskawki będą pięknie zwisały i będą piękną ozdobą naszego balkonu. Pamiętaj o jednej ważnej kwestii, żeby pojemnik miał kilka dziur, które pozwolą nadmiarze wody spłynąć z niego. Wystarczy, że użyjesz wiertarki lub jakiegoś rozgrzanego kawałka metalu i zrobisz tak jak ja, kilka dziur. Jeśli przygotujesz już sobie taki pojemnik, to na dno wsypujemy drenaż, czyli kamienie lub keramzyt. W ilości lekko zakrywającej dno doniczki. Na taki przygotowany drenaż wsyp piasku. Zwykły piasek, taki używany do piaskownicy. Wsypujemy dosyć sporą ilość, aby spokojnie przykryła drenaż. Na piasek wsyp teraz ziemię uniwersalną. Truskawka lubi ziemię kwaśną, o pH od 6 do 6,5, ale jeśli takiej nie dostaniesz, możesz użyć zwykłą ziemię uniwersalną, dostępną w każdym sklepie ogrodniczym oraz markecie. Ziemię wsypujemy do głębokości około 15 cm, czyli tam, gdzie sięgają korzenie. Na ziemię wsyp trochę nawozu w ilości takiej, jaką proponuje producent, oraz hydrożel, który pomoże nam utrzymać lepszą wilgotność ziemi. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak wsypać do pełna ziemi. Jest to już prawie koniec. Teraz ziemię ugniatamy i podlewamy obficie wodą, a już jutro można sadzić truskawki. Dlaczego nie sadzimy od razu? Są dwa powody. Pierwszy, woda zdąży przepłynąć przez całą ziemię i nawodni glebę na całej powierzchni doniczki. Druga rzecz, ziemia w ciągu pierwszych kilku godzin osiada. Jeśli byśmy teraz posadzili, to ta ziemia, która osiądzie, by odsłoniła szyjkę korzeniową, co jest bardzo niedobre dla truskawek, bo je wysusza. Dlatego proponuję, żebyś zostawił tą doniczkę, poczekał i już jutro będziesz mógł sadzić truskawki. Jeśli na tym etapie masz jakieś pytania, śmiało pisz komentarz, chętnie odpowiem, a już w następnym wideo opowiem Ci, jak sadzić truskawki. Do zobaczenia!